Cześć, tu Gurtank i wracamy do Painkillera Rel Overdose. Dziś zmierzymy się oczywiście z japońską masakrą. Misja na kartę jest na tym poziomie, muszę powiedzieć, dość przyjemna. Dawno nie robiłem tak misji, która mi sprawia tyle przyjemności, bo lubię przybijać przeciwników w tej grze do różnych powierzchni. Mamy tutaj tą kartę, którą zdobyliśmy na ostatnim poziomie, błogosławieństwo. Kupimy ją sobie, aczkolwiek powiem wam, że wcale nie czułem na tym poziomie, że ta karta jakoś była mi bardzo potrzebna. Ale dla zasady przejdziemy sobie poziom z kartą. Zaczynajmy. Dobra. Już się nasz Beliar wygadał. Beliar. Animacja broni, ale tą animację broni to już znamy, bo tą broń akurat widzieliśmy w reloadzie. Już mi się mieszają te mody. W reloadzie ta broń występowała bodajże w Innsmouth, czyli mapie z Resurrection. Wkraczamy do naszej azjatyckiej zabudowy. Pleckach. Kurde, ale się popisałem. Dobra. Jak już wielokrotnie mówiłem, ogrywając ten poziom w różnych modyfikacjach, zawsze w Painkillerze brakowało mi takich azjatyckich klimatów, nie? W ogóle chyba nie ma poziomów poza tym poziomem, które by sięgały po tamte rejony kulturowe. A szkoda. Dobra, tu mamy pierwszy sekret. No i mamy od razu przy drzwiach wytłumaczone, co mamy zrobić. Mamy po prostu poniszczyć latarnię. Aby nam się tutaj drzwi do tego dojo otworzyły. Oczywiście musimy poniszczyć sporo latarni. Na poziomie jest trochę ich. Kurwa. Co mi się dzisiaj taki język plącze? Dobra, to będzie trudne miejsce. Staram się ich tutaj poprzybijać. A, jaba, ziaba, ziu. Ammo. Zaraz sobie z nimi poradzę. Dobra, panowie załatwieni, poniszczymy sobie latarnię. No i tak wracając do przemyśleń na temat tego poziomu, zawsze miałem wrażenie, że twórcy Overdose'a strasznie ten poziom olali, ponieważ no rozgrywka tutaj nie dość, że posysała, no to moby. Większość mobów na tym poziomie to są moby ze starego Paina, a te, które są nowe, były po prostu okropnie niezbalansowane. Te, kurwa, gejsze, ci mistrzowie, którzy znikają i leją przez naszego, kurwa, bohatera za darmo, gejsze, które potwornie biły Beliala. Do dziś pamiętam, jak nie lubiłem tych przeciwników. Zresztą ta niechęć do nich mi do tej pory pozostała. Dobrze, są i nasi samuraje z opery.
Dobra, Goldishem nie pogardzimy. Czy ja o czymś nie zapomniałem? Jeszcze nie, jeszcze jakaś latarnia nam została. Pewnie w dalszej części poziomu. Aha, tutaj w uliczce są. Ilu mamy przybitych? 16. Trzeba to trochę nadrobić. Jakoś nie wydaje mi się, że ja 16 przeciwników przebijał. Przybijał, znaczy, no coś za dużo. Teraz 24 mam na stówę, jest coś nie tak. Na stówę jest coś nie tak. Ile mamy zabitych przeciwników? 56, no ale nie wydaje mi się, żebym ja połowę z nich przybił, no absolutnie. Wiecie co, zdaje mi się, że gra liczy mi każde trafienie kołkiem przybijające, a nasza kusza strzela chyba trzema pociskami, o ile się nie mylę. Tak, trzema, no to są wszystkie trzy liczone jako jeden, jako trafienie każdy, więc mamy... No widzisz, mieliśmy sygnał pokazany, że mechanizm się uruchomił. I tutaj mamy też pokaz tego, jak robić sekrety. Mamy jasno pokazane, co mamy zrobić, aby się drzwi otworzyły. Gdyby ten sekret był robiony przez Gatsby'ego, to by nie mielibyśmy żadnej podpowiedzi, nic. Super. Okej, okay, Goldishe. Powiem wam tak, że poziom jest naprawdę niebo a ziemia. Chyba pierwsza taka wersja tego poziomu, gdzie nie ma... Gdzie nie ma spiny, bo w poprzednich wersjach czy w innych modach to było po prostu tragedia, co z tym poziomem się działo. Bardzo ciężko jest go zbalansować, szczególnie te moby, które na nim występują, to jest... No nieciekawa sprawa. Dobra. I tu mamy jeszcze amunicję. O. Patrzcie, usunięte są te materiały wybuchowe, które były tak nasrane w Supernaturalu. Chyba nie, bo ta mapa nie pochodzi z Supernaturala, tylko z Overdose'a, ale zawsze to miejsce, ten korytarz mi się kojarzy z tymi kurwa pojebanymi materiałami wybuchowymi, które tu robiły rozpiździel. Cofamy się. Dobra. Nie ma tutaj też tego pojebanego sekretu w zbugowanej strefie na dole. Za co dziękuję, kurwa, twórcy z całego serca, bo ile razy ja się tu męczyłem z tym sekretem, jak się na nim utyka niesamowicie. Tu sobie nabijemy przybicia. Wajcie pociski. Kurwa, jak się bagują baby. Ale to jest niestety wina twórców Overdose'a, a nie naszego twórcy modyfikacji.
Było robione wszystko na szybko, szczególnie hitboxy. Ktoś się nie domyślił, że można przeciwników do podłoża przybijać i takie są efekty. No zobaczcie, było 25 i niby tam nabiłem 14. Niemożliwe. Niemożliwe. Dobra, tu jest sekret. O, widzicie świnkę? I teraz się pojawił tu chyba teleport, tak? Który nas do sekretu wysyła. I mamy powrotne sekrety. O! Sekrety, kurwa, portale! O kurwa, jak to rozciągnęło. No i pięknie. Pozbierajmy goldzisze. Kurde, żeby się przemiana nie zmarnowała. Patrzcie, patrzcie jaka liczba jest nabita tych przybitych. To jest niemożliwe. Na 100% jest tak jak powiedziałem, że nam gra zalicza każdą strzałkę oddzielnie jako przybicie. Przez co misja się robi po prostu potwornie łatwa. Ja bym się nie pomylił, bo tu jest gdzieś sekret. Bodajże za parawanikiem bożym jest święty przedmiot. Tylko za którym parawanikiem? To już Gurtangowi z mózgu wyleciało. O jest. No. Strzałek szukamy. Dobra. Jedną duszę zbiorę. Aby brakowało jednej do przemiany. Dobra. Wiecie co? Mam ciekawy pomysł. Moglibyśmy stestować, czy ten błąd występuje. Po prostu, bo brakuje nam dosłownie dwóch niby przybitych gości. A ja postaram się przybić jednego i sprawdzimy, czy mi go zaliczy jako na przykład dwóch albo trzech. Bo muszę mieć najpierw amunicję do kuszy. Super przemiana. Na jednego typa, jak zawsze zmarnowana. No i nic, będziemy musieli czekać, aż się odmienię, bo kurwa do sekretu się muszę dostać. Robiłem sobie quick save'a, bo wszyscy wiecie, jak dobrze skaczę w tej grze. I mamy wszystkie sekrety. A tu jest medytujący ninja. Bardzo, bardzo ciekawa opcja. Kurwa, jak się boję, że się spierdolę do wody. Nie, 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 nie. No wiedziałem. Wiedziałem, że moje parszywe skakanie nie pozwoli mi cało ujść stamtąd. Zwróćcie też uwagę, tak przy okazji, jak wczytaliśmy z quick save'a.
że nie ma też pewnego bardzo wkurwiającego baga dźwiękowego, który występował w Supernaturalu i Hellboundzie, czyli że jak zginiemy i gra muzyka bitewna, to ona już gra do usranej śmierci. Do następnego checkpointa, póki go nie uczyścimy. Dobra, udało się. Są i strzałki. Mówię, poziom w sensie balansowym zmienił się nie do poznania. W normalnym overdose nie byłoby mowy o takim przejściu na luzie. No i przede wszystkim po raz kolejny wspomnę o tym, że ostatnio, gdy grałem w ten poziom, to było po prostu horror. Taki był przyjemny. A tego zaliczyło jako jednego niby. A jeszcze dwóch snajperów jest. Zobaczcie, no kurwa. Jakiś cud nieboży. Gurtank się dobrze bawi na poziomie z overdose'a, no. To jest naprawdę osiągnięcie. To jest naprawdę osiągnięcie. Skupić się na tym, żeby kurwa gracz miał dobrą rozgrywkę, a nie na jakimś śrubowaniu poziomów trudności. Bo dla kogo kurwa są te punkillery, jak nie dla graczy? Dla jednego Gatsby'ego, czy dla kurwa i drugiego zjeba, żeby sobie śrubowali wyniki, bo nie wiem, no. W takiego Real Overdose'a zagra kupa ludzi, bo jest po prostu przyjemnym modem. Jak na razie. A w kurwa pieprzonego Hellbound'a nie zagra nikt, bo nikt się nie będzie torturował więcej niż jeden poziom. Zbroja. Nowa zbroja. Wcześniej nie byłem tego pewny, wiecie, ale teraz jestem na 100% pewien, że zaszły bardzo pozytywne zmiany w shotgunie z Overdose'a, który, nie oszukujmy się, posysał w tej grze i to ostro posysał. Nie wiem, co się stało, ale kurwa, no teraz to jest broń przyjemna, można napierdalać przeciwników. W końcu nasz Beliar, kurwa. Będzie się mylił z tym Beliarem z kurwa Algotika jak chuj. Za dużo ostatnio tych filmików z fabuły się naoglądałem. No Belial w końcu nabrał mocy. W końcu gram pół demonem, pół aniołem, a nie jakąś pizdeczką. Wcześniej niestety zawsze miałem wrażenie, że Belial to pizda, bo od wszystkich zbierał lepy na mordę. I padał w 3 sekundy podczas walki.
Oho. No i zajebiście, kurwa, no. Jak mi brakowało tego uczucia, kurwa. Jak mi tego brakowało uczucia, że jestem po prostu potężną postacią w grze, a nie jakąś pizdeczką, która się musi chować. Bo to nie tylko w tym, kurwa, Overdose występowało, ale na przykład Hellbound to się cały na tym opierał, że niektóre sekwencje modyfikacji trzeba było się chować albo kampić w jednym miejscu, bo nasz bohater musi stać w rogu, bo jest pieprzonym, kurwa, chłopcem do bicia dla potworów. A tu mam moc, tu mogę napierdalać. O! Finałowa walka. No i pięknie. Poziom mamy ukończony. Mówię, rozgrywka jest bardzo przyjemna. Aż się sam zdziwiłem. Właściwie to sami od początku chyba wiecie, że nie ufałem mocno Relo Overdose'owi, czy Lerowedos. Kurwa, co ja mam dzisiaj z tym językiem moim? Nie ufałem tej modyfikacji, bo no po prostu Overdose'a jest bardzo ciężko zbalansować. Bardzo ciężko. Mamy wiele mobów, które są po prostu przekokszone, nie tylko w damage'u, ale i w umiejętnościach. Drugą sprawą są też te bronie, które jedne są, tak jak shotgun, bezużyteczne w Overdose'ie, a drugie, na przykład jak ta główka tej chimery, jest zajebiście mocna, nie? Chociaż mam też wrażenie, że kostka jest tu mocniejsza. Oryginalnie jakbym tak próbował kostką napierdalać, spamować gości, to po prostu bym został najebany, bo ta kostka nic im nie robiła, albo może być też tak, że te moby tyle HP miały, bo tutaj, jak widzieliście na mistrzach na przykład tych japońskich, oni zdecydowanie mają mniej HP. Co? Poziom spoko. Wydaje mi się, że mogłoby by było dorzucić jeszcze z jeden albo dwa sekreciki, bo widzę, że twórca potrafi dodać i teleporty i wszystko normalnie, nie ma problemu. Jeżeli będzie dodawał w takim stylu sekrety jak te, jakie są na tym poziomie pozostałe, to myślę, że problemu nie będzie. Nie są to jakieś pojebane mechaniki czy poszukiwania świętego Graala, tak jak mieliśmy w Hellboundzie. Dobra, zobaczmy jaka to karta. Wytrzymałość. Bardzo dobry wybór na początek. Zresztą w oryginalnym Punkillerze ta karta była na początku. No i dobra, mamy pustynię. Pustynię, która jest nielubiana przeze mnie. Między innymi dlatego, że nie lubię mobów, jakie na niej są, ale też nie lubię misji, jakie zwykle ludzie na niej dobierają. I tutaj mamy nielubianą też przeze mnie misję, więc może być ciężka próba dla tej modyfikacji. Nie lubię zbierać amunicji. Nie lubię robić pielgrzymek na zbieranie amunicji. Ale zobaczymy, może mnie tutaj coś zaskoczy. Jak na razie jest pozytywnie. No i jak na razie kończymy ten odcinek. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć.